Witam, pokażę dzisiaj Wam, jak naprawić bardzo złaraną felgę, gdzie są spore ubytki w aluminium. No niestety będę to szpachlował na prośbę znajomego, gdzie normalnie się nie szpachluje felg aluminiowych, z tego względu, że za którymś tam razem, 10-15, może po prostu odprysnąć ten szpachel pod naciskiem opony czy tam urządzenia, które to zakłada. Na początku chciałbym Was zaprosić do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania, komentowania wideo. Na początku sobie przejdziemy do ściągnięcia tego pierniczonego plastidipa, który ktoś nieudolnie nałożył, bo jest za cienko nałożony i będziemy musieli sobie 5 minut zmarnować na zdemontowanie tego plastidipa. W kolejnej części pokażę Wam, jak przygotować felgę, jak ją poszpachlować, wyszlifować, żeby była idealnie równa. Co chciałem powiedzieć, felga uprzednio została sprawdzona na maszynie, jest w zupełności. Przechodzimy do szlifowania papierem 80. Po krótkim przeszlifowaniu możemy zaobserwować, jakie są ubytki. Teraz tak naprawdę wszystko ładnie widać, jakie one są duże. Proszę zobaczyć. My to musimy ładnie rozszlifować i uzupełnić szpachlą. Po uprzednim rozszlifowaniu, odtłuszczeniu, teraz będę nakładał szpachlę żywiczną, zobaczcie, z dodatkiem włókna szklanego. Czemu nie szpachlę z dodatkiem aluminium? Ponieważ szpachla z dodatkiem aluminium jest to szpachla, którą powinno się stosować na elementy, które się nagrzewają, czyli maskę czy tylną klapę, tak jak w Porsche. Ta szpachla dzięki aluminium ma za zadanie odpowiednio odprowadzać ciepło na danym elemencie. Ta szpachla pod żadnym pozorem nie jest do aluminium, czyli do felg na przykład. Tak wygląda felga po przeszlifowaniu, tylko raz ją szpachlowałem, jak widać wszystko zostało ładnie wyszlifowane do równego, zostało w dziurach. Gruntował oto tym podkładem sprayu. Czemu? Z tego względu, że ja prysnę dwa razy, tym zeszlifuję. Ja zawsze maluję, lakieruję felgi nas i nas, czyli mokro na mokro. I dlatego używam tego oto szajsu. Po prostu jest mi szybciej sobie przed malowaniem prysnę nas i nas i elegancko tak samo wygląda. Z tego względu też, że jestem pewny, że to naprawdę jest elegancko zrobione równo, nie ma żadnych ubytków ani nic. Tylko muszę całą felgę teraz przeszlifować i do kabiny wrzucić. Tak to wygląda. Jak widać, felgi już są naszykowane. Już siedzą w kabinie, zresztą co słychać kabiny, jak pracuje. No i co, teraz nakładamy podkład mokro na mokro. Czekamy 15 minut, aż odparuje i przeschnie. I nakładamy nasz kolor, czyli farbę wodną z Debera, czy Piano Black, a następnie Clear Lack. Tak wygląda podkład nas i nas, który kładziemy przed farbą. Widać, że jest prawie że dotknięty, jeszcze 5 minut poczekamy i nakładamy farbę. Felgi już polakierowane, jak widać. Uszkodzona felga, która była tak porana, wygląda elegancko, bez najmniejszego śladu. Reszta również. Felgi wylane dosłownie na lustro. Dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć kolejnego.
na wideo. Zaproponujcie coś.